Marcin Tuszkiewicz ze squaber.com, które obchodzi 10 lat. To już 10 lat jesteśmy z Wami, pomagamy Wam szukać okazji, pomagamy interpretować fakty, interpretować sytuacje, które się zdarzają na rynkach finansowych. Ja Wam serdecznie dziękuję za dotychczasową z nami obecność, no i liczę na to, że. Kolejne 10 lat przed nami, a może i więcej, więc serdecznie zachęcam na, zapraszam na kolejne spotkania na temat giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Dzisiaj porozmawiamy o trzech, nie tylko trzech, ale między innymi o trzech tanich spółkach, które na wig 20 się aktualnie znajdują, bo mamy ostatnio znowu korektę i pytanie się nasuwa, czy to jest okazja do kupna, czy czasem, czasem trzeba się z tego rynku wycofywać. Jak popatrzymy sobie na WIG-20 jako ogólnie... Hmm, rynek tak szerzej, no to tutaj widziać, że w ostatnich dniach, tygodniach raczej mieliśmy spadki, tak, czyli rynki, akcje systematycznie gdzieś tutaj spadają. Tak naprawdę chyba tylko poza Orange i poza bankami, które trzymają się dość wysoko, to reszta spółek spada. I to można by było wykorzystać właśnie jako okazję, czy jako korektę do Wejścia, no i właśnie trzeba się zastanowić na to, które spółki są tanie, które są drogie. I o tym dzisiaj właśnie porozmawiamy. Wczoraj na podsumowaniu sesji wskazywałem na potencjalną równość odcinków, jako koniec tej potencjalnej, potencjalnie trwającej, głębszej korekty. O tym, że, że tutaj coś się szykuje. Mówiliśmy sobie, kiedy rynek nie miał siły odbić od 2275, więc tutaj ta kolejna fala była przez nas oczekiwana. I teraz rynek będzie się zastanawiał, czy chce kupować, czy też nie. Jak popatrzymy na rynki zagraniczne tutaj w tym przypadku jest dolar do polskiego złotego, ale na razie spojrzymy sobie na S&P 500, to na S&P 500 wczoraj była taka próba mocniejszych spadków. Rynek stał w konsolidacji wcześniej, natomiast wczoraj była taka próba spadków, ale ona nie została utrzymana. Rynek wprawdzie zamknął się poniżej poprzednich dołków, czyli poniżej 4770, no ale nie utrzymał się poniżej tej bariery. Teraz nawet próbuje wybić powyżej bardzo ważnego poziomu oporu, więc są to miejsca, są to... Są to poziomy, na które też warto zwracać uwagę teraz, jako opór. Czyli teraz rynek znajduje się na oporze, który zobaczymy, czy pokona łatwo, czy też nie. Widać, że przed 12.00 rynek znowu gdzieś tam ruszył trochę mocniej na południe. W kalendarzu makro dzisiaj mamy czwartek, więc standardowo będą dane dotyczące wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. Tutaj też taką ciekawostką jest może to że jeżeli popatrzymy na stopę oczekiwania co do stopy Fedu, to tutaj warto zauważyć, że na marcowym posiedzeniu, czy jak wejdziemy sobie na current i tutaj na marcowe posiedzenie, to pojawiła się opcja pozostawienia jakby tych stóp procentowych na niezmienionym poziomie, nawet w okolicach tych 40%. Jeżeli popatrzymy sobie na wcześniejsze. Prawdopodobieństwa, no to tutaj rynek tydzień temu zakładał na 70%, że będzie obniżka stóp procentowych już w marcu, więc coś się zmienia, coś tutaj zaczęło być. Prawdopodobnie przez to wczoraj też rynki pospadały i rentowności wzrosły obligacji amerykańskich. TLT spadło. Zresztą, jeżeli chodzi o obligacje amerykańskie i ten potencjał wzrostowy, o którym sobie mówimy od dłuższego czasu, no to zauważmy, że rynek właśnie dotarł do tego miejsca, na które ja czekałem. Tak? Czyli korekta na obligacje, jest już w miejscu, w którym ja oczekiwałem, żeby się skończyła, czyli właśnie w okolicy tam 94-93. Więc już jesteśmy w miejscu interesującym. Być może ten właśnie wczorajszy stres, który się pojawił na giełdzie i na obligacjach, to wygenerował okazję, która nas interesuje. I to są te miejsca, w których rynek będzie o tym decydował. Miejsce na obligacjach jest naprawdę ciekawe. Natomiast na akcjach, no ja mam trochę większy dystans. Uważam, że duża część spółek amerykańskich, zwłaszcza jest przeceniona. Jest przewartościowana, jest zbyt wysoko, i jest zbyt droga, ale na razie rynek stara się gdzieś tutaj podbić. Podobnie na Nasdaku. Na Nasdaku rynek też do 12, czy przed 12, tak pomału, pomału się wspinał wyżej, a o 12 wystartował i zrobił tam 40 punktów w ciągu kilku, e, kilku minut. Więc teraz jakieś przyspieszenie jeszcze na tym rynku amerykańskim jest. Natomiast jeżeli chodzi o niemieckiego DAXA, on jest najsłabszy, a, ale też w ramach tej takiej korekty, o której sobie rozmawialiśmy, rysowaliśmy sobie tą, ten kanał spadkowy, rynek zareagował na dolne ograniczenie tego kanału, więc też e, powiedziałbym, że na razie wszystko się tak technicznie ładnie układa, jakby miało to być, jakby miało to być coś... E, Korekcyjnego jedynie i powrót do wzrostów. Tyle tylko, że w tej obecnej sytuacji ja bardziej zakładam, że to obligacje są lepszym miejscem do inwestycji amerykańskiej niż akcje, więc akcje gdzieś tam uważam, że cały czas będą pod presją. Natomiast z perspektywy, z perspektywy inwestora w Polsce, polskie spółki nie są drogie. Bo zobaczcie, że jak pomniejszymy sobie ten wykres, to tutaj spółki polskie są wyceniane bardzo nisko nawet z wigu 20 tutaj czynnik dodatkowy jest związany oczywiście z polityką dzisiaj uchwalony budżet więc to jest jakiś tam połowiczny sukces ale jak posortujemy spółki po wskaźniku cena do zysku no to na przykład takie JSW jest wyceniane na 2.16 czy 2.6 2.16 więc Cena do zysku zakłada, że spółka jakby jeżeli dziś zainwestujemy, no to zysk wygenerowany przez spółkę w ciągu dwóch lat pokryje nam całkowicie zainwestowane pieniądze, tak, czyli odzyskamy swoje pieniądze w 100%. A tyle tylko, że spółka prawdopodobnie nie wypłaci zysku, nie, bo przeznaczyła środki na ten swój fundusz gwarancyjny, taki ten bezpieczeństwa, a jednocześnie jakby teraz węgiel koksowy i te wszystkie ceny, które mają dla JTSW znaczenie, one pospadały więc też prawdopodobnie zyski będą słabsze. PKN Orlen, tutaj wydaje się, że to jest najciekawsza aktualnie sytuacja na polskim parkiecie, jeżeli chodzi o WIG20 i na nią sobie spojrzymy. PZU jest bardzo tanie i to jest też ciekawa sytuacja, aczkolwiek biorąc pod uwagę bankow bankowość, która ma duży wpływ na PZU, no to tutaj raczej musimy patrzeć na banki niż na PZU bezpośrednio, Czy w sensie nie, może nie całkowicie, ale chodzi o to, że ten element bankowy ma tam duży wpływ. No i też polan wiele osób się zastanawia, czy to czasem nie jest okazja, też sobie spojrzymy na Wykres. Później mamy banki Alior Bank, PKSA SA czy PKOBP, które również nie są wyceniane bardzo wysoko, a wydawałoby się, i to będzie też widać na wykresach, że już sygnały techniczne się pojawiają. No i jedne z gorącz, bardziej gorących, bardziej goręcych spółek to Dino Polska, która nie jest tania, 29 dino ma cenę do zysku i jednocześnie pojawiają się obawy o to, że. Na bazie tego co się wydarzyło w Biedronce, to także i wyniki Dino będą gorsze od oczekiwań, jeżeli chodzi o nadchodzący czas. Więc też sobie na Dino spojrzymy. Kenty wygenerowały sygnał spadkowy, więc pojawia się dużo ciekawych rzeczy, a jest jeszcze jedna dodatkowa rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Ja do tej pory mówiłem o tym, że WIG 20 gdzieś tam koryguje, ale cały czas małe spółki zachowują się bardzo dobrze. Wczoraj natomiast nastąpiła tutaj pewna zmiana. Rynek tutaj wybił poniżej ostatniego potwierdzonego dołka, ale to jest tylko jedna rzecz. Druga rzecz ze strategii trendowej grupy Żółwi również ten sygnał, który został prowadzon, był prowadzony od 20 listopada, czyli tutaj po wybiciu. Powyżej poziomu 21 tysięcy punktów, on wczoraj również został zamknięty. A ta strategia, ona jest o tyle fajna, że w momencie, w którym mamy fajne trendy, to no generalnie prowadzone pozycje według tej metody bardzo ładnie zarabiają. Kiedy mamy okres trendu bocznego czy bez trendzia, no to wtedy są straty na tym. Na, na tym portfelu i dodatkowo fajnie obserwować jak po dłuższym okresie czy dłuższej, większej liczbie okazji stratnych lub zyskownych następuje zmiana sentymentu na rynku. I teraz właśnie taka zmiana moim zdaniem też gdzieś nastąpi, to znaczy mamy za sobą dość długi okres, bo od października 2022 roku, gdzie na, na, na polskim parkiecie systematycznie generujemy zyski na podstawie tej strategii. Um, co więcej, to jest skrzywa kapitału, która pokazuje zyski bez reinwestycji, tak, czyli cały czas inwestujemy taką samą poziomem ryzyka, 200 zł na transakcję jako taki przykład. Tutaj macie natomiast przykład, jakby to wyglądało, kiedy byśmy reinwestowali zyski, czyli zawsze na transakcję przeznaczali 0,8% kapitału jako ryzyko, no to... Właśnie teraz widać, że ten trend był fantastyczny, bo bardzo mocno wygenerował nam stopę zwrotu I teraz prawdopodobnie rozpoczynamy taki okres gorszy Niekoniecznie musi być to bardzo silny trend spadkowy Wystarczy, że gdzieś taki trend boczny Więc warto mm, przesiąść się może na bardziej dynamiczne strategie, mniej trendowe o, Przepraszam, ale przede wszystkim zwracać uwagę na to, jakie jest ryzyko na transakcje Bo są takie spółki jak na przykład Mercor, które z perspektywy jakby sygnałów ze strategii trendowej grupy Żuwi, no są fantastyczne jakby regularnie jak mamy stopę zwrotu to ona jest dwucyfrowa tam 13 20 38% 42 teraz 21 a jak mamy straty, to one się ograniczają do totalnego minimum. Ponieważ na każ za każdym razem, jak z tej spółki generowany jest sygnał kupna, podobnie jak to miało miejsce w listopadzie 2023, to to ryzyko jest bardzo małe, tak? czyli ta czerwona kreska, która oznacza stop loss, ona po prostu jest niedaleko. I teraz, kiedy będziemy mieli korektę prawdopodobnie na giełdzie w Polsce, pogłębią się jeszcze te spadki, to pojawi się kolejna fala, nie wiem czy za miesiąc, za dwa, za trzy, kolejna fala sygnałów. I wtedy fajnie mieć tą strategię, tę, tę, tę możliwość wykorzystania właśnie okazji ze strategii trendowej grupy Rżowi, no bo ona wtedy masowo wysyła sygnały ze spółek, które generują okazje zgodnie z, tym, z tą strategią, i wtedy możemy sobie z nich wybrać te, które nas najbardziej interesują. My oczywiście dodatkowo też analizujemy spółki, bo na przykład Merkor. Dokładnie w dołku tutaj był wskazywany jako potencjalny końca, koniec korek po 22 zł a i tutaj fantastycznie to akurat zadziałało to jest dokładnie ten poziom. Można połączyć sobie różne rzeczy, czyli naszą analizę, moją analizę wideo i do tego jeszcze sygnały z automatów, dzięki czemu macie więcej pewności, tego, że podejmowana przez was decyzja jest po prostu słuszna. A tutaj też przy okazji Merkor, to jest przez nas wskazywana spółka jako dywidendowa. A jedna z najlepszych spółek dywidendowych na 2024 rok. Zresztą dywidendy w 2024 roku w Polsce będą moim zdaniem bardzo fajne i to też potwierdza chociażby Puls Biznesu w swoim artykule, gdzie wskazuje na to, że no, będą to prawdopodobnie rekordowe dywidendy w tym, w tym roku od kilku dobrych lat. Natomiast jeżeli chodzi o strategię trendową, jeżeli by Was interesowała, to możecie sobie wejść w strategię i okazję. Tutaj jest strategia trendowa i pojawia Wam się pojawia wam się zestawienie wszystkich okazji z tej strategii, strategii wygenerowanych, gdzie możecie zweryfikować, jaki to jest rynek, tak posortować sobie po spółkach, które was interesują po rynku, a więc w ten sposób możecie też dojść do tych okazji, które są fajne. Jedną z takich spółek, która jest cały czas jeszcze w trendzie wzrostowym według metody że według metody właśnie trendu wzrostowego na WIGU 20 to jest Orange Polska. Orange przeze mnie też była analizowana, ja wam wskazywałem w analizie 8 listopada, jako okazję, razem z nawagiem ONDE czy Playway, kiedy wskazywałem, że te spółki są w bardzo dogodny, dogodnych miejscach, e, czyli tutaj gdzieś w okolicy tej konsolidacji, gdzie właśnie wybijaliśmy w górę powyżej poziomu 7,70. Wcześniej też kilkukrotnie spółka była na łamach naszego programu, dlatego że ona się po prostu zrestrukturyzowała. E, I ta restrukturyzacja przynosi po prostu efekty, e, i wtedy, kiedy na przykład znowu, kiedy z fundamentalnego punktu widzenia wskazujemy jakąś okazję, jakiś sygnał, jakieś perspektywy, to wtedy ta strategia trendowa też może Wam pomóc e, znaleźć, tam odpowiedni, ten odpowiedni moment. Um, tutaj też komentarze, scenariusze techniczne, inwestycyjne Wam pomagają. E, natomiast e, tutaj z takich bardziej ryzykownych kwestii to właśnie banki. Bo zaraz sobie dojdziemy do tych trzech spółek, które moim zdaniem są tanie i którym warto się przyglądać. Choć może niekoniecznie od razu są te, które należałoby dzisiaj dodać do portfela. Ale z drugiej strony mamy właśnie banki, które bardzo mocno wzrosły. Tutaj też był sygnał wygenerowany 30, po 36 zł 5 października, 6 października. I on teraz jest na granicy. Już nie dużo brakuje, żeby został zamknięty, a już mamy sygnały do sprzedaży dla banków z metody szczyty i dna. PKOBP na przykład ma załamany już, trend, załamany już trend wzrostowy, według metody szczyty i dna. Według strategii trendowej grupy ŻUWi już niedługo, jak cena spadnie poniżej 48, no to zostanie on zamknięty. Mamy też konsolidację na 48-50, dolne ograniczenie już zostało naruszone, więc technicznie bank wygląda na słabo. Przed nami jest wypłata dywidendy złote 28, co nie jest małą wartością, tak? Tutaj warto, warto mieć to na, na uwadze, ale mimo wszystko technicznie banki zaczęły wyglądać trochę gorzej. I też ta technika ma to do siebie, że nawet wtedy, kiedy spodziewamy się w sumie dobrej sytuacji, tak jak w sierpniu 2023 roku, gdzie była sprzedaż faktów bezpiecznego kredytu 2%, no to tutaj nastąpiła korekta, która nie jest małą korektą, tak? 6 zł od 40 do 34, to też jest korekta, którą gdzieś tam można później wykorzystać znowu do kupna. I teraz wydaje się, że pomału banki do tego dochodzą. Jeżeli będziemy mieli pogłębienie korekty na parkiecie amerykańskim, to w takim razie także i banki w Polsce będą miały problem ze względu na po prostu zwykłą korelację między poszczególnymi spółkami. Natomiast, akurat o Allegro, może dzisiaj mniej, może dojdziemy do niego później. Alior Bank, tutaj również już mamy załamany trend wzrostowy. Przed nami jeszcze wsparcie na 67 zł, które może gdzieś tam nam pokazać siłę, bo to, to jest równość odcinków, na których rynek do, dokładnie wcześniej się zatrzymywał. Teraz przed nami troszeczkę niżej jest to wsparcie. Ale z banków też to, to w ten sposób wygląda. Jak sobie spojrzycie na inne banki, typu ING na przykład, z tych mniejszych, czy mniejszych, ona nie jest z w 20, tam cały czas jeszcze ładnie się trzymamy w tym ruchu wzrostowym, tam też ze strategii trendowej grupy Żuwi był bardzo ładny sygnał, ale jesteśmy na granicy, tak? Jesteśmy na granicy i tutaj jest jeszcze jedna rzecz istotna, to jest ze strategii trendowej sygnał kupna był po 206 zł. Wcześniej był po 180 i zamknięty na 195, więc tam na dwa, na dwa razy, że tak powiem, jest ten, ten sygnał, ale i tak bardzo fajnie. I teraz, tutaj, jeżeli chodzi o ING, to mnie niepokoi fakt, że na początku stycznia była próba wybicia tej linii trendu spadkowego, czerwonej linii trendu spadkowego, i na razie. Nie było tego ruchu, tak, w górę. Wręcz przeciwnie. To jest niebezpieczne. Jakby rynek jeszcze wybijał poniżej 240, no to wtedy zakładam, że rozpoczniemy większą korektę. Tutaj, w, w, zgodzie, w zgodzie z tym, że po prostu banki będą gdzieś pod presją. Teraz przejdźmy sobie może do spółek, które są. Tanie, tak? No bo tutaj, tak jak sobie mówiliśmy, według wskaźnika cena do zysku, który oczywiście nie jest idealny, ale daje nam pewne, pewne podstawy, żeby się czymś zainteresować, to takimi spółkami, które na pewno warto wziąć na tapet, to jest na przykład PKN Orlen. PKN Orlen, spółka, która jest jakby według cena do zysku bardzo tania, ale ma także uchwaloną politykę dywidendową, która powoduje, że przy bieżących cenach. Powinniśmy się znowu interesować spółką pod względem ewentualnego, nawet długoterminowego trzymania jej w, w portfelu, dotarliśmy do wsparcia na 58 zł wczoraj przy takim wzmożonym wolumenie, wzmożonym natomiast rynek się zatrzymał i to rodzi potencjał tak zwanej formacji harami wzrostowego. Jeżeli dzisiaj świeca zamknie się w takim mniej więcej układzie, w jakim jest teraz a do tego jeszcze wzrośnie jej wolumen, czyli będzie widać, że jest duży obrót wczoraj i dzisiaj, to to będzie sygnał kupna ze stop lossem poniżej minimum formacji, no i z celem na górnym ograniczeniu konsolidacji, więc jest to, jest to jak najbardziej miejsce dogodne dla spółki, która no wyceniana jest bardzo nisko poniżej trzech cena do zysku. Oczywiście wiemy dlaczego tak jest, no bo spółki skarbu państwa są pod presją cały czas, jeżeli chodzi o podaż, w sensie jeżeli chodzi o zarządzanie Natomiast no, jakby nie da się ukryć, że to jest dalej spółka, która będzie pracowała, będzie działała, jeżeli się zmieni prezes, no bo prezes jest z nadania, a nie z biznesu, tak, więc spółka musi być dostosowana do tego, żeby funkcjonować w środowisku, w którym prezes się może nawet zmieniać co chwilę i tak też jest, więc nie sądzę, żeby tutaj była jakaś ogromna zmiana w kierunku, w którym PKN Orlen zmierza, być może... Zmieni się, nie wiem, forma wydawania pieniędzy na marketing. W każdym razie, miejsce jest bardzo interesujące, spółka jest bardzo tania, i ta dzisiejsza świeca daje nam potencjał do tego, żeby pojawiła się formacja harami wzrostowego. Zanim przejdziemy do kolejnych spółek, pamiętajcie o tym, aby dać kciuka w górę pod tym materiałem. To jest bardzo dobry moment, jesteśmy już ze sobą na wizji dobrych kilkanaście minut. Więc teraz, jak dacie kciuka w górę, to YouTube potraktuje to jako naprawdę coś wartościowego. A dokładnie, jeżeli jeszcze, nie wiem, możecie się tym filmem z kimś podzielić, udostępnić go, to na pewno. Pomoże temu materiałowi rozszerzyć się dalej na nasze dziesiąte urodziny. Będzie to miła gratyfikacja dla mojej pracy, dla pracy naszego całego zespołu. No i jednocześnie w komentarzu pod tym materiałem będę bardzo wdzięczny, jak napiszesz, czy miałeś okazję skorzystać ze Squabera, czy to w formie darmowej, czy w formie płatnej przez te nasze 10 lat no, dużo osób się przewinęło przez aplikację, zarówno w wersji właśnie darmowej, jak i płatnej, no i będę wdzięczny za taką informację, czy faktycznie nie, faktycznie dobiłeś do, do naszych. Naszych narzędzi, naszych e, analiz w ramach aplikacji Squaber, czy masz aplikację pobraną na telefon. Będę wdzięczny za taką informację. A wracamy do analizy. Kolejną spółką, która oczywiście jest bardzo tania, no to, to e, jest Aseco Poland. Tak jak mówiłem, e, spółka, która również e, wydaje się być taką. Perpetuum mobile, jeżeli chodzi o generowanie dywidendy. W tym roku ta dywidenda jest pod znakiem zapytania i to jest chyba największy problem dla Seco, bo jeżeli ona by była normalnie do wypłaty, czyli spółka by nie kupowała swoich akcji od cyfrowego Polsatu. I nie musiała się pod to zadłużyć, to wtedy ta dywidenda byłaby na pewno wypłacona. Tutaj mamy większy problem, czy ona będzie, czy nie. No, jakby zarząd wcześniej twierdził, że jakby zakup akcji nie obniża jakby perspektyw do wypłaty dywidendy, więc zobaczymy, jak to się ostatecznie rozwinie. Natomiast do tej pory spółka po pierwsze regularnie wypłacała dywidendę, a po drugie, dywidenda regularnie rosła. I to było coś, co. Odznaczało asekopolan, Poland. Zresztą wielokrotnie mówiliśmy o tej spółce. Jeżeli dywidenda miałaby dalej rosnąć, czyli być w tym momencie już tutaj powyżej poziomu 3,50, tam na przykład 3,60, to poziomy, na których jesteśmy, dają stopę dywidendy na poziomie około 5-6%. To już jest stopa w miarę atrakcyjna dla asekopolan. Wprawdzie teraz konkurencja jest duża, bo są spółki, które mają stopy, oczekiwane stopy zwrotu na dużo wyższym poziomie. Ja wam zaraz pokażę jeszcze. Jakie są prognozy z tutaj, z, właśnie, pulsu biznesu na temat dywidend? i teraz, może pomniejszymy o, troszeczkę, to jeżeli chodzi o dywidendy, to zobaczcie, że grupa Kenty, no, oczekiwana stopa dywidendy to jest 9%, 62,50 zł Orlen, no to 8% stopa dywidendy, 5,30 PZU, 3,16 zł, natomiast to jest ponad 6,5%, 6,7% PKSA tutaj 9,41 zł, ponad 6% stopy dywidendy XTB, tutaj zobaczymy czy faktycznie uda się wypłacić aż tak dużą dywidendę Dywidendy 4,86. Zobaczymy, jakie będą wyniki za czwarty kwartał przede wszystkim. Ja jestem trochę bardziej sceptycznie nastawiony do tego niż widzę, że puls biznesu, albo i na analityce, to jest konsensus analityków. No ale stopa dywidendy typu 12%, no to jeżeli mamy Aseko Poland, które ma niepewną dywidendę i jeszcze nawet ta stopa dywidendy wynosiłaby typu 5-6%, no to mamy dużo więcej alternatyw do tego, żeby ulokować swoje środki pod tym kątem. Stąd też właśnie Aseko Poland jest pod presją. Ale nie tylko dlatego, i do tego właśnie zaraz dojdziemy. Z tak jeszcze ten temat Arctic Paper spodziewana dywidenda ponad 10%. Handlowy prawie 9%. Kognor 15%. Vithen 12%. Unimod stopa, procent, stopa dywidendy na około 10-11%. Więc w tym roku te dywidendy naprawdę będą, będą ciekawe. A wracając do samego ASEKO Poland, to problemem jeszcze w ASECO jest oczywiście jakby ogólna, ogólny problem w branży IT. Liczba projektów, czy mnogość projektów, która jeszcze niedawno powodowała, że takie spółki jak Aseko, Komarch, puchły, po prostu zatrudniały ile się tylko da ludzi, tak teraz dochodzi nawet do jakichś zwolnień w branży. Nawet nie jakichś, tylko nawet dość sowitych. I to też pokazuje, jak trudna jest ta branża w tym momencie, w którym część firm przestała inwestować, nie rozwija się, część podmiotów radzi sobie w sposób bardziej zautomatyzowany dzięki chat czat GPT chociażby. Część deweloperów nie jest potrzebna, dlatego że praca właśnie wykorzystując sztuczną inteligencję jest szybsza. to akurat dla ASECO nie musiałaby być jakaś zła informacja. No i pytanie, czy ASECO Polan to nie jest firma, która za jakiś czas nie zacznie się. Zwijać na zasadzie zmniejszać. No tego oczywiście nie wiemy na dziś, to jest dopiero jakieś przypuszczenie i plany. E, natomiast to jest temat, który chciałbym eksplorować w jakimś najbliższym czasie. Czy właśnie branża IT, spółki z tej branży będą miały przed sobą świetlane lata, czy też nie, albo co muszą zrobić, żeby te lata były odpowiednie. Natomiast biorąc pod uwagę techniczny aspekt, spadek poniżej 71,70, moim zdaniem otwiera drogę do około 65 zł, i tam z kolei warto by było się zainteresować już nawet pod kątem przyszłorocznej dywidendy, jeżeli faktycznie tutaj się nic złego nie wydarzy Waseko, to nawet jeżeli jakby upadek w cudzysłowie tej branży i tej spółki będzie, no to będzie długo trwały, to nie będzie tak, że to jednego w jeden rok wszystko się wysypie. Tak? Więc tutaj jeszcze przed nami. Przed nami wiele lat e, działania Asseco Poland. I ostatnia spółka, która też wydaje się być bardzo interesująca i ciekawa, a później dojdziemy do Dino, do Pepko, więc jeszcze będzie jeszcze o czym mówić. Nie, czy ciekawa, jakby tania? No, przede wszystkim tanią spółką jest JSW, ale JSW mówiliśmy sobie już i, i tam raczej jest wszystko znane. <laughs> Natomiast zastanowić może, co się dzieje z cyfrowym polsatem. Cyfrowy polsat. Tutaj z kolei wybiliśmy na nowe minimum, przebijając poziom 11,50 zł. Jest to oczywiście bardzo zła informacja. Tutaj, patrząc z perspektywy wskaźników, jeszcze przed raportem, bo mamy raport za trzeci kwartał dopiero 2023 roku. No to wskaźnik cena do zysku jest 19, co nie jest tanio. Po prostu spółka zarabia mniej, ma mniejsze marże, cały czas te marże spadają, więc tutaj jakby nie, nie, nie wygląda to dobrze. Zawsze gotówki, na przykład ze sprzedaży akcji cyfrowego Polsatu, cała ta transformacja, która się dzieje, ona wzbudza po prostu też pewien niepokój, no ale powoduje, że marże czy też zyski są gospodarowane w inny sposób i na razie tego popytu jeszcze nie ma. Więc pomimo tego, że spółka wygląda tanio, tak, w sensie, bo jest nisko, bo tak często inwestorzy patrzą, że o, spadła bardzo mocno, to jest tania, no niekoniecznie, tak jak tu mamy piękny przykład tego, są spółki jak PKN Orlen, które mają cenę do zysku nieco poniżej 3%, jest cyfrowy Polska, który ma cenę do zysku na poziomie, jeszcze raz tutaj Wam pokażę, na, na poziomie 19 z hakiem, więc jest ogromna różnica i cyfrowy Polsa będzie bardzo dużo inwestował. Zresztą PKN Orlen również, tylko że PKN Orlen ma bardzo duże przepływy pieniężne dodatnie. I teraz, jakby z perspektywy cyfrowego Polsatu, jeżeli chcielibyście interesować się spółką pod kątem kupna, to rynek moim zdaniem musi z powrotem się wybić powyżej 12-16 zł. Więc. Tutaj z tej perspektywy tak to, tak to wygląda. No i teraz co z tym Dino? Dino, jeżeli chodzi o spółkę, no to ja ze swojej strony napisałem komentarz techniczny w dniu, w którym bo, no, pojawiły się informacje na temat, no, Biedronki, cały czas wyciekało słowo, na temat Biedronki. Zestawiając to jakby z możliwą marżą czy prognozą LFL, no to tutaj wydaje się, że jesteśmy, no, na, na takiej równi pochyłej w tych spółkach. Co wynika z różnych rzeczy, ale między innymi słabnącego konsumenta. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo trochę się takie dwa światy pojawiają. Tak? CTC, LPP, no cały czas mówią o tym, że ten konsument jest super, kupuje i jest zainteresowany. A z drugiej strony mamy takie dino, albo na razie przynajmniej jeszcze nie, ale biedronkę, która mówi o tym, że cały czas ten konsument nie chce wrócić do tego, co było w 2022. Akceptacja, że tak powiem, inflacji trochę jest, ale z drugiej strony potrzeba, już jest większa potrzeba tego, żeby być wybrednym. Tak już kupujemy na promocjach, szukamy. Tańszych produktów, niekoniecznie chcemy płacić te wyższe marże. Więc ten wzrost sprzedaży powtarzalnych ze sklepów, które już istnieją ponad rok. Po prostu spada, bo też inflacja maleje i tak dalej. Więc to są przychody niemalże, więc to też należy mieć z tyłu głowy, że spółka może bardzo dobrze zarabiać, pomimo tego, że te wzrosty przychodów nie są takie duże. No i teraz ten raport, który się pojawi ze strony Dino, on będzie mega interesujący, bo pokaże, jak się zakończył cały 2023 rok dla spółki, gdzie po drodze zmieniono trochę kierunek w naszej analizie fundamentalnej, którą tutaj dla Was przygotowałem, w wakacje. Czy w październiku już wskazywałem na najmocniejsze i najsłabsze strony Dino? Jedną z ryzyk, które Dino ma i które zobaczymy tak naprawdę po pierwszym kwartale 2024 roku, i to prawdopodobnie będzie ciążyło na akcjach Dino, to będzie efekt podwyżki minimalnego wynagrodzenia o 20% prawie, więc jest to bardzo dużo, ale druga rzecz, zobaczymy jak się będzie rozwijała sieć dyskontów w Polsce, A dlatego że już napływ Ukraińców się skończył, wręcz przeciwnie, osoby z Ukrainy wracają lub, lub no po prostu tych osób jest też trochę mniej już w Polsce. A w 2023 prawdopodobnie był pik, jeżeli chodzi o liczbę osób mieszkających w Polsce, znowu będzie to malało, patrząc na rynek niemiecki, to tutaj ta sieć dyskontów od wielu, wielu lat stoi w miejscu, tam już nie ma takiego rozwoju, a był to pewien taki model, który został w Polsce też zaimplikowany przez właśnie sklepy takie jak Lidl, Aldi, no tutaj mamy inaczej, te małe sklepy to jest ten niebieski, jasno -niebieski wykres i te sklepy regularnie spadają właśnie na rzecz dyskontów, tak, czyli te małe, lokalne sklepy, ich jest coraz mniej ale te właśnie duże dyskonty one się utrzymują, to jest ta szara szara, szara strefa i to są cały czas na podobnych poziomach już od wielu lat, I zobaczymy czy w Polsce nie wejdziemy w ten podobny w podobne stadium, no i tym samym wtedy Dino które ma cały czas cenę do zysku bardzo wysoką bo aktualnie cena do zysku wynosi 20 prawie 9. To i tak jest taki spadek, bo często przed wynikami dino miało wskaźnik cena do zysku 35-40. Teraz i tak już zostało to zmniejszone, ponieważ właśnie te wszystkie ryzyka, o których ja mówię, no to też rynek o, o nich wie, tak? Więc jakby ta wycena została zmniejszona. Więc jest 29, a nie 35 czy 40. Ale ostatecznie po tych wynikach zobaczymy, czy spadnie, o ile spadnie, jak będą wyglądały wyniki, czy inwestycje Dino nie będą coraz większe, na przykład w centrach handlowych, czy w jakieś inne rzeczy, jak na przykład kupno sklepów internetowych. Tutaj w tym przypadku jest transakcja z Zebra. To jest dobry krok w średnim terminie, ale w krótkim to jest wypływ gotówki. W tym przypadku nie duży jak na Dino, ale jednak Dino będzie zmieniało, moim zdaniem, profil działalności i to jest z kolei szansa, bo cały czas Dino ma przed sobą jeszcze kasy automatyczne, wszelkie... Wielkiego rodzaju automaty wykorzystujące AI do różnego rodzaju tematów, takiej bezpośredniej konsumen, relacji konsument-sklep. Konsument prawdopodobnie wykorzystują różnego rodzaju technologie do zarządzania jakością tych innych tematów, tego czego my nie widzimy. Natomiast w sklepach Dino jakby tej technologii aż tak dużo nie ma. Pytanie, czy będą w to szli, czy nie, zobaczymy. Klient dla Dino też się na pewno zmienia, ponieważ. Wprawdzie lokują swoje sklepy dalej nam, głównie wsiach, w mniejszych miejscowościach, więc tamten klient jest jaki jest, ma swoje konkretne cechy, natomiast jakby rozwijając swoją sieć sprzedaży, no też będą trafiali do coraz to innych klientów, szerszej, prawdopodobnie też korzystających z aplikacji mobilnych, korzystających z... Korzystających też z aplikacji do tego, żeby właśnie mieć kupony rabatowe i tak dalej. To, co robią wszyscy, to, co robi żabka, biedronka i tak dalej. Wszyscy z tego korzystają, um, więc um, myślę, że tutaj dino ma swój potencjał i myślę, że zakup zebry jest takim pierwszym krokiem do tego, żeby to zrobić. Ale konkludując, sprzedaż, która się pojawiła po wynikach biedronki, uh, jest informacją, że nagle. Inwestorzy dostosowali swoje wyceny, do, czy jakby urealnili, właśnie o wyceny biedronki e, i nie ma powrotu e, w sensie, nie było odbicia. Więc ja cały czas utrzymuję, że to jest raczej perspektywa pro-spadkowa. E, więc jakby z perspektywy Dino no tutaj też tak to wygląda, ale to nie znaczy, że nie będą okazje, wręcz przeciwnie. Jak rynek znowu zejdzie w okolice 340, 300, to będziemy się bardzo mocno przeglądać spółce, ponieważ tutaj gdzie robiłem tą analizę fundamentalną, zakładałem, że dojdziemy w okolice 300 zł, tak? Bo tutaj nawet robiłem taką wycenę, że jeżeli by spółka spadła w okolice 300 zł, to wtedy stopa zwrotu no, gdzie to jest nasycenie rynku? Bardzo długa analiza, polecam. E, natomiast, o, tutaj mamy już wyceny. O, w takim ujęciu wycena poniżej 300 zł będzie oznaczać potencjalną okazję, która pozwoli wygenerować około 20% zysku rok do roku przez kolejne 3 lata. A takie było moje założenie. A więc, przy 300 zł, byłaby moim zdaniem bardzo fajna okazja wtedy, ale rynek tak głęboko nie szedł. Natomiast naszym celem jest też nie tylko wskazywanie fundamentalne, ale także i techniczne. I, na przykład, Piotrek Bigaj, 24 października. Pokazał sygnał techniczny po wybiciu linii trendu na cofce do tego, że wracamy do ruchu wzrostowego z celami na 400, bodajże 460 i 80 zł, jako kolejne takie docelowe poziomy. No rynek dotknął 480 w punkt a zatrzymał się wcześniej na 460, więc warto je śledzić, aby być na bieżąco z okazjami. To jest też taki przykład, jak można bardziej aktywnie, bo teraz taki czas prawdopodobnie na Dino będzie, że będą dość duże, ładne odbicia, to na strefach popytu Skłabera też warto korzystać, bo strefy popytu to są te takie nasze automatycznie wyznaczane strefy na każdej spółce, więc nie musicie robić własnej analizy, Squaber za Was ją robi i wysyła jeszcze alerty, jak spółka reaguje na strefę popytu, w połączeniu z innymi metodami to daje bardzo fajne efekty. Tu jest taki przykład, gdzie Dino fajnie zareagowało od 394 do 430 zł w kilka dni. To jest ten moment. Ta strefa wciąż jest widoczna, no tyle tylko, że tu był ten sygnał do kupna. W tej strategii celem są zawsze pierwsze opory. W tym przypadku zamknięcie Zamknięcie luki. Natomiast co z PEPKO? Żeby tutaj was nie skłamać. Tutaj, tutaj sobie weźmiemy PEPKO. Bo PEPKO dzisiaj opublikowało wyniki po sprzedaży w ostatnim kwartale tego roku. To jest chyba pierwszy ich kwartał. Ogólnie, jeżeli popatrzymy sobie na PEPKO, tak, pierwszy kwartał kończący się w grudniu, no to spółka zaraportowała wzrost przychodów o 14,5% w euro a do poziomu 1,18 miliarda euro, więc bardzo fajnie. Bardzo mocno wzrósł deals, który o 41% wzrósł. I to jest pokazane, że jak najbardziej pozytywne jest, pozytywne jest to, że spółka się rozwija, wraca do jakiejś ścieżki wzrostów. Jednocześnie tutaj jakby w takich konkretnych rzeczach spółka wskazuje na utrzymanie marży, tak? A więc tutaj też, jak sobie wpiszę tylko marża... O. Grupa podała, że w pierwszym kwartale brutto marża wyniosła, yy, aha, odbiła ze wzrostem o około 200 punktów bazowych, czyli. To jest bardzo dużo, 2 punkty procentowe, jeżeli dobrze interpretuję, oczywiście, te dwa punkty, 200 punktów bazowych. Zobaczymy, jakie wyniki będą ostatecznie za cały okres. Minusem jest spadek przychodów LFL, FL. natomiast to trochę odzwierciedla to, w jaki sposób też działały Biedronka, czy będą raporty z Dino, czyli jakby te stałe sklepy, które już były, ze względu na spadek cen, być może słabszego trochę konsumenta, jakby wzrost ich, Tutaj przychodów, rok do roku spadł. Natomiast jeżeli chodzi o ogólnie wyniki spółki, to się rozwijają dzięki nowym sklepom, dzięki nowym na przykład jakimś tam działaniom. No i teraz pytanie, co dalej z Dino, Jeżeli z PEPKO. PEPKO jakby zrealizowało ten scenariusz, który rysowaliśmy od samego dołka, bo tutaj też była analiza techniczna i też analiza wideo. Natomiast teraz jesteśmy w takim miejscu bardzo istotnym, ponieważ testujemy poziom 22 zł. I teraz jakby z perspektywy mojej to nie wygląda dobrze, jakby ogólnie rzecz ujmując, jakby wykres DINO nie wygląda dobrze. I jakby sygnałem do wzrostów teoretycznie mogła być wczorajsza świeca, gdzie mamy długi cień od dołu i sugeruje to szanse, że będzie jakieś mocniejsze odbicie, na przykład wyjście powyżej 25 zł, no ale... Najpierw bym chciał to zobaczyć, tak? Czy jeżeli ktoś trzyma dino od tych poziomów, o których ja mówiłem, czyli tutaj były sygnały z tej ładnej świeczki, 31 października, czy później wybicie z konsolidacji na 19 zł? To tutaj no oczywiście z perspektywy ładnego zysku ja wskazywałem na takie możliwe realizacje zysków w okolicach zamknięcia tego wzrostu tak czy na niebieskiej strefie po 25. To był taki cel dla mnie dla Pepko. Teraz stoimy w takim przedziale, w którym musi się pojawić coś, co zmotywuje inwestorów znowu do kupna. Trochę zapomniano o problemach głównego akcjonariusza sprzedaży akcji, tam się pojawiły oczywiście informacje, że tej sprzedaży nie będzie i tak dalej. Natomiast e, ogólnie Teraz rynek musi znowu wrócić do łask. Mówimy o sektorze konsumenckim, gdzie Dino zapowiada, że, czy w sensie wygląda na to, że będzie gorzej, gdzie CCC, gdzie LPP też ostatnio mają gorsze trochę okresy. Więc najpierw musimy dostać jakąś informację, że ten konsument jednak będzie radził sobie lepiej. Dlatego ja bym na PEPCO się wstrzymał na razie i poczekał na jakieś lepsze okazje techniczne, więc albo będzie to zejście i domknięcie luki na 19,60, to by była bardzo ładna okazja, moim zdaniem, taka na zasadzie, że spada i można kupić, bo wtedy ryzyko mamy nieduże, pod 16 zł, że nieduże, relatywnie nieduże, albo wyjście powyżej 25 zł i wtedy trwamy dalej w trendzie wzrostowym ze stop lossem poniżej OPD na 22. 10. Więc na PEPKO, jeżeli powiedziałem dino albo cokolwiek, to przepraszam za przejęzyczenie. Chodzi mi oczywiście o PEPKO. Więc na PEPKO ja teraz czekam na jakiś taki układ, który pozwoli mi powiedzieć, że popyt się pojawił. Na razie go jeszcze nie widzę. Na razie widzę pomału, pomału schodzenie na akcjach spółki. Zwłaszcza, że ta świeczka 15 grudnia ma bardzo duży wolumen i późniejsza świeca również, a to są takie świece kończące ruch. Więc e, tak wygląda perspektywa PEPKO. I jeszcze Kęty też e, zerknijmy. Już wprawdzie o Kętach mówiłem. Tam będzie bardzo dobra dywidenda, więc ona może trzymać nam kurs akcji. A, natomiast z drugiej strony inwestorzy technicznie wskazują na słabość. E, tutaj wybicie z tej konsolidacji, o której którą widać, rynek przebił poniżej 706 zł, więc jesteśmy w ruchu, po pierwsze już w ruchu spadkowym według metody szczyty i dna, natomiast dobijamy do 200 okresowej średniej kroczącej. No i teraz ja zakładam, że ze względu na właśnie tą dywidendę przyszłoroczną, będziemy przynajmniej stali w konsoli, a ona jest na tyle duża, że będzie trzymała przed głębokimi spadkami na nakętach, więc w okolicach poziomu 650 zł, już nawet teraz może też powstać sygnał harami, podobnie jak na PKN Orlenie, pojawi się znowu zatrzymanie. Na razie wydaje mi się, że ze względu na potencjał do rozwoju, tak, czyli e, sam zarząd nie jest jakiś super chura optymistyczny, e, to może być tak, że po prostu rynek podbije i zatrzyma się tam w okolicach 720 i tak dalej. Ale na razie zakładam, że bardzo głębokiego spadku nie będzie ze względu na dywidendę, chociaż dywidenda w przypadku Dino, przepraszam, w przypadku Kent zawsze jest wypłacana w drugiej części roku, wrzesień, listopad, więc jest też do tego czasu bardzo dużo miejsca. I jakby się pojawił jakiś większy stres w gospodarce, na przykład zaczęłoby, nie wiem, coś, coś się wydarzyło, że giełda w Stanach Zjednoczonych zaczęłaby mocno spadać, to Kenty temu też ulegną, no bo wszyscy stwierdzą, że będzie jeszcze czas, żeby kupić pod dywidendę, tak, więc to warto mi z tyłu głowy, dlatego ja zawsze patrzę technicznie, że nawet dobre spółki fundamentalnie w momencie, w którym cały rynek ma problem, to też, to też po prostu spadają, więc podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, z tanich spółek, to można by było mówić śmiało o spółkach typu PKN-Orlen, JSW, tylko tam jest bardzo duże ryzyko tego, że będą po prostu słabsze wyniki, że nie będzie dywidendy, więc jakby inwestorzy nie będą może skorzył tego, żeby to kupować. Czy też jakby. Spółki takie jak Asyko Poland, tyle tylko, że w Asyko Poland jest ryzyko dywidendy. I dlatego też te spółki są tanie. Spółki, które mają pewne wypłaty dywidend, one już nie są tanie, bo tam wprawdzie cena do zysku jest niska, ale znowu są dodatkowe ryzyka, chociażby z kredytami frankowymi czy, czy innymi tematami, jak słabnąca na przykład gospodarka, i wtedy banki mogą mieć problem. Na razie wydaje się, że patrzymy bardzo mocno na zachód, patrzymy co z DAXem, patrzymy co z giełdami zagranicznymi, i tam szukamy poparcia, czy będzie nowa hossa, czy też nie. Ogólnie jestem nastawiony na to, że polska giełda będzie lepsza w 2024 roku, jeżeli chodzi o stopę zwrotu, niż giełda amerykańska, mówimy o indeksach, więc jak tylko się okazje pojawią, to na pewno będziemy Wam o tym dawali znać, po to, abyście byli w tej hoście jak najszybciej, a nasze automaty, strategia trendowa grupy żółwi, która fantastycznie generuje wyniki strefy popytu, czy też inne metody, które wykorzystujemy, są do Waszej dyspozycji. A z okazji 10 lat Skłabera, mam też okazję Was serdecznie zaprosić do promocji, którą zrobiłem z tej okazji, bo dokładnie tydzień temu, 10 lat temu, tydzień temu zarejestrował się pierwszy użytkownik Skłaberze Premium, um, jeszcze w Skłaberze ogólem, ogółem, natomiast mam dla Was taką promocję, że na, z okazji dziesięciolecia lecia Skłabera, tego w styczniu, do końca stycznia, zakup Skłabera na 360 dni, czyli na nasz rok, Daje bonus w postaci 90 dni gratis, czyli kupujecie tak naprawdę skabera na 450 dni, kwartał w gratisie, z okazji urodzin rozdajemy prezenty. Link znajdziecie oczywiście też w opisie tego materiału. Serdecznie Was zachęcam i zapraszam. Kto jeszcze nie korzystał, to niech skorzysta. Bo nic nie ryzykujecie, tylko pamiętajcie, że żeby skorzystać z abonamentu rocznego, bo wtedy macie dostęp na cały rok, plus to jest 30, znaczy 3, 3 miesiące, jeden kwartał czy 90 dni. Dotyczy to zarówno abonamentów rocznych, tylko skłabera premium lub tego skłabera unlimited, czyli skłabera zawierającego również edukację. Więc jeżeli ktoś dopiero zaczyna, raczkuje na, squabe, na, na giełdzie, to skłaber premium a może mu w tym pomóc dodatkowo dzięki bardzo licznym materiałom edukacyjnym, podanym w bardzo przystępny sposób. Bo w tym pakiecie edukacyjnym znajdziecie różne kursy, od analizy technicznej przez analizę fundamentalną po konkretne strategie i to Wam pomoże wejść z takim przytupem, z dobrą wiedzą sprawdzoną w inwestycje giełdowe, żeby nie robić głupich błędów. Bo po co? A do tego dodajecie, do, dostajecie jeszcze w ramach squabera, tego squabera Unlimited, squaber Invest Box, który zawiera takie bardzo fajne książki, które my polecamy a dla każdego właśnie początkującego inwestora, jak Inteligentny Inwestor, czy Giełda Wolność Pieniądze, Zarządzanie Wielkością Pozycji, Świece Japońskie, Psychologia Tumu, taka podstawa, która jest potrzebna, żeby dobrze zacząć. Więc serdecznie Was zachęcam, zapraszam, I pamiętajcie, że też nic nie ryzykujecie, bo macie gwarancję satysfakcji. 30 dni po płatności. każdemu, kto do nas się zwróci, oddajemy pieniądze, bo po prostu my chcemy współpracować z, osoba, z osobami, które korzystają ze Squabera, które są zadowolone z tego, jak działamy, a osoby, które stwierdzają, że to nie jest dla nich, niech po prostu sobie poszukają innych narzędzi, innych metod, które im bardziej pomagają. Tyle z mojej strony. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam oczywiście na kolejne spotkania. No i zapraszam do skorzystania z urodzinowej promocji Squabera. 10 lat z Wami. Ja jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że Wy również. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.